Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochane dzieci. W drugą niedzielę Adwentu zapalamy kolejną świecę. Ta świeca jest tak zwaną świecą pokoju. Wiemy o tym doskonale, że aby być szczęśliwym człowiekiem, trzeba nam żyć w pokoju. W pokoju w rodzinie, w pokoju międzynarodowym. Ale jak ten pokój wprowadzać? To jest bardzo ważne pytanie, na które odpowiedź spróbujemy dziś znaleźć. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą tekturka, biała, pomarańczowa i żółta kartka, talerzyk, klej, pisak, nożyczki, zielone gałązki. Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Dzisiaj wykonamy świecę adwentową. Najpierw talerzyk odrysujemy na kartonie. I wycinamy. Białą kartkę smarujemy z jednej strony klejem. I zwijamy w rulonik. Tak, żeby końcówka nam się zakleiła. Teraz na żółtej kartce rysujemy duży płomień. Natomiast na małej rysujemy mały płomyczek. I jeden, i drugi wycinamy. Teraz na żółtym promyczek naklejamy pomarańczowy. W ten sposób. I przyklejamy do świecy. Świecę nacinamy w ten sposób u dołu. I wyginamy. Teraz przyklejamy na wycięte koło, smarując od spodu klejem. Naklejamy na środek. Świecę udekorujemy zielonymi gałązkami, tak żeby nie było widać pasków odklejenia. Drogie dzieci, bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest Jan Chrzciciel, starszy kuzyn Pana Jezusa, ten, który w rzece Jordan ochrzcił naszego Zbawiciela. Jan głosił bardzo ważne słowa. Powiedział, że należy przygotować drogę dla Pana, prostować dla Niego ścieżki. No właśnie, człowiek, w którym nie ma pokoju, ma ścieżkę do Pana Boga bardzo krętą. Jest to ścieżka grzechu, ścieżka nienawiści, gniewu, złości, nieposłuszeństwa. To jest bardzo zła droga, która na pewno do nieba nie prowadzi. Naszym zadaniem jest prostować ścieżki dla Pana. Człowiek, który pragnie pokoju, jest człowiekiem pełnym miłości, odwagi, posłuszeństwa, jest koleżeński dla innych, słucha swoich rodziców. Taki człowiek nawraca się, czyli zmienia swoje postępowanie ze złego na dobre. Adwent to dobry czas,
abyśmy prostowali nasze ścieżki, a wtedy na pewno dojdziemy do nieba i spotkamy się i z Janem Chrzcicielem, i z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, z Bogiem, do zobaczenia.